Nowenna na czas choroby, dzień 8, 9 lutego. Panie, wspieraj i uzdrawiaj wszystkich chorych. Wtedy przyszedł do niego trędowaty i upadając na kolana prosił go. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego. Chcę, bądź oczyszczony. Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy chorujemy, możemy mieć skłonność, by koncentrować się tylko na sobie. Nic z tym dziwnego. Ból fizyczny jest nieraz tak dokuczliwy, że odbiera nam niemal zupełnie zdolność przejmowania się tym, co dotyczy drugich. Bardzo łatwo jest nam osunąć się wówczas w pozycję bezradnego, cierpiącego, ale zarazem egoistycznego dziecka, które domaga się, żeby jego potrzeby były zaspokojone natychmiast i w sposób całkowity. Łatwo stracić z oczu osoby, które tak jak my, a nieraz może bardziej niż my, idą drogą krzyża, cierpią, chorują. Prośmy w naszej chorobie za wszystkich innych chorych, znanych nam i nieznanych. Obecny czas bardzo temu sprzyja, bo przecież codziennie dowiadujemy się o nowych zachorowaniach. Taka prośba pozwoli nam skutecznie wyrwać się ze skoncentrowania na sobie i przyspieszy proces naszego zdrowienia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego oraz duchowego. Modlitwa za innych chorych pozwoli nam też skuteczniej włączyć się w Chrystusowe dzieło zbawienia świata. Panie, dziś powierzam Twojej miłości wszystkie osoby, które chorują. Najpierw modlę się za chorujących mi znanych. Proszę dla każdego z nich o dar zdrowia i o wszelkie łaski konieczne do przezwyciężenia choroby. Proszę też za chorych, których nie znam, szczególnie za takich, którzy są w ciężkim stanie. Proszę też za tych, którzy są samotni i pozbawieni koniecznego wsparcia, a może i modlitwy. Ty sam, Panie, okaż im swoją miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Modlitwa do Maryi o zdrowie. O Wielka Matko Boga, Ty, co jesteś uzdrowieniem chorych i lekarką wszelkiej niemocy, przybądź na ratunek słudze ciężką chorobą złożonemu, za którym gorące prośby do Twego serca zanosimy. O Pocieszycielko strapionych, ześlij promień nadziei rodzinie zatroskanej, choremu zaś daj upragnioną łaskę zdrowia, aby to mu wyszło ku pożytkowi jego duszy. O wspomożenie wiernych, podźwignij rychło złoża boleści tę ofiarę nawiedzenia Pańskiego. Jeśli taka jest wola Boża, a wdzięcznym sercem opowiadać będziemy cuda Twojej dobroci i wielbić imię Twoje. Amen.